Tu czwórka Polskie Radio. Rezi dzisiaj jest naszym gościem. Pytanie można zadawać albo facebookowo, facebook.com/czwórka, albo smsowo 70044. Masa pozdrowień na naszym profilu facebookowym. Szaleń. Oczywiście dla ciebie, szaleństwo totalne. Pojawiło się pytanie, jak reagujesz, gdy ludzie na twój widok krzyczą? No, to jest takie troszeczkę awkward, szczególnie na takich imprezach, gdy wychodzę zza rogu, a to nagle Rezi! No to jest o tyle spoko, że wiem, że to są moi fani, to są ziomeczki, do których podbijam, przybijam piątkę, robię sobie z nim fotę, pogadam chwilę i to jest spoko. Czasem w ogóle uwielbiam, gdy ta reakcja mimo wszystko opanowana, czyli ktoś tam mówi, o, ziomeczku, skąd ja cię znam, nie? Ja to mówię, o, z YouTube'ów, o, super, coś tam. To jest wtedy fajne. Ale czy rzeczywiście często jest taka bardzo niekontrolowana jakaś reakcja fana, który zacznie się drzeć strasznie. Jest to śmieszne, czasem jest to troszeczkę dziwne, ale no, mimo wszystko zawsze podejdę, pogadam, przybiję sztamę i jest pozytywnie. Czyli kulturalnie. No, tak, najbardziej. Tak się zastanawiam, bo 1,3 miliona subskrypcji na YouTubie, także masa fanów na Facebooku. Czy ty masz czas, aby z nimi wszystkimi rozmawiać albo odpisywać? Bo na pewno piszą i to lawinowo. No, staram się właśnie zawsze odpowiadać na takie najbardziej właśnie pożądane pytania. Szczególnie jeśli ktoś zlajkuje, powiedzmy, jakieś pytanie tam w dziesiątkach osób. Zawsze mimo wszystko do tych social mediów zaglądam ostatnio coraz bardziej i rzeczywiście staram się na wszystko odpowiadać. Znaczy, na wszystko się nie da odpowiedzieć, bo tego jest zbyt wiele rzeczywiście, ale na te najczęstsze pytania, na te najbardziej pożądane, to zawsze tam dam jakiś feedback. A co z dziewczynami w takim razie i z fankami, które też pewnie piszą i no pewnie masz masę takich ogłoszeń. No, szaleją. Więc im też odpisujesz? No, czasem odpiszę, no oczywiście, no to jest jak fan to fan. No, to absolutnie. Każdy jest człowiekiem, także ja uważam, że czy to fanka, czy to fan, czy to jakiś starszy gość, czy młodszy, trzeba odpisać. Czasem rzeczywiście tego nie zauważę, bo jest tego masa, ale staram się ten kontakt trzymać. Pojawiło się pytanie od Asi, gdzie w tym roku będzie meetup? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiemy, ale planujemy na wakacje coś tam ogarnąć. Zobaczymy jeszcze. A możemy wytłumaczyć naszym słuchaczom, którzy jakby... Co to jest meetup? No? Zgaduję. Meetup to jest spotkanie właśnie. To jest ten taki event, o którym mówiłem. Na takim evencie łamiemy te stereotypy tych złych ludzi z internetu. Tam się wszyscy spotykamy. Jesteśmy w gronie tysiące osób i spotykamy się tam, gadamy, robimy sobie foty, robimy konkursy. Czasem grill jakieś turnieje. Jest? Proszę? Grill jest? Grill? No grill niekoniecznie. To było troszeczkę niebezpiecznie, bo to jest takie tłumy, że myślę, że byłoby ciężko, ale mimo wszystko to jest mega właśnie, bo meetup to jest właśnie to jest kwestia tych eventów, na których się spotykamy w ogromnych ilościach osób, przyjeżdżając z internetu, że tak powiem. Nie rozumiem jednego pytania, ale może ty mi to wytłumaczysz. Masz jakieś przezwisko? Pyta Klaudia. Przezwisko? No właśnie. Nie wiem, szczerze mówiąc. No, Rezigiusz to jest. No chyba, przezwisko, tak. Nick, no, moja ksywa z netu. 70044 to numer SMS-owy, także adres facebookowy facebook.com/czwórka. Rezigiusz jest naszym gościem, no i jeszcze oczywiście z nami zostanie.